been making up my mind. Murawa gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Nazywam się Dariusz Szpakowski, a obok mnie w pełnej gotowości już czeka Jacek Laskowski. Już za chwilę rozpocznie... Wargi! Świetnie, brawa dla bramkarza. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Jamie Vardy. Tolisson. James Maddison. Sancho. Najbliższy skupek. Będzie groźnie. Pellegrini. Niestety stracił piłkę. Leo Messi ma dużo swobody na skrzydle. Zgrywa do tyłu. Tak! Wyludniająca bramka, ależ zwariowany początek tego spotkania. Co będzie dalej? Spodziewam się, że ataki z obu stron wcale nie zelżeją. Przecież remis w tym spotkaniu nikogo nie zadowala. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Nie wszyscy wiedzą, ale Neymar rozegra dziś 250 mecz ze swoim klubem. Tak, 250 meczów to naprawdę niemała, przy tym dość pamiętna liczba. Widać, że lubi grać w tej drużynie. Mają teraz szansę na kontratak. Mbappé, Cristiano Ronaldo, Mbappé, prostopadłe podanie, będzie groźnie. I mamy ładną bramkę po kontrze. Podręcznikowe rozegranie. Wykorzystali lukę w obronie i nie dali rywalom czasu na poukładanie formacji. No i mamy powtórkę kolejnego szybkiego trafienia. Naprawdę niewiele było im potrzeba. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Niestety strata piłki. Messi, ładne prostopadłe zagranie. Świetnie rzucił prostopadle. Ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Tolisson. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. Piłkę w stronę bramki prowadzi Lionel Messi. Messi przed szansą. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Słupek mógł ratować bramkarza, ale nie tym razem. Teraz pomógł szczęściu strzelającego. Wspaniale, to jest właśnie piękne w futbolu, że takie chwile się zdarzają. 2 gole, 1-2. 3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Sancho, okazja na dośrodkowanie. No, może być groźnie. James Maddison. Nie wyszło to dośrodkowanie, zablokowane. Lionel Messi. Neymar. Lionel Messi. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Tolisson. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Zabrali się za odrabianie strat. Czy starczy im sił i animuszu, żeby teraz powalczyć o wyrównanie? Wynik 3-2 nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Za to mamy gwarancję mocy do końca. Dobra pozycja do oddania strzału. Zaraz może
będzie rzut z autu. Sancho. Tolisso. Sancho. Gospodarze z szansą na centrę. Pellegrini. Będzie okazja do kontry. Lionel Messi. Messi! Ależ ich teraz zaskoczyli! Po przejęciu piłki od razu rzucili się do kontrataku i zdołali trafić do siatki. Ładna bramka! Jest gol! Messi! Kapitalna akcja! Argentyńczyk słynie z takich zagrań, ale dziś błysnął prawdziwym geniuszem. Jest 4-2. Przewaga bezpieczna, ale wszystko jeszcze może się tutaj zdarzyć. Lionel Messi! Bardi. To zagranie dobrze rotuje. Koniec tej akcji. Bramkarz ma piłkę. Tolisso. Bardi. Sancho. Bardi. Będzie bramka! Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobrze. Ładnie się przeda, co z tego wyniknie. Tak, gol. Tak, 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 kolejny. Trzeci już gol Messiego, co daje argentyńskiemu napastnikowi hat-tricka w tym spotkaniu. Brawo. Jest dzisiaj w fantastycznej dyspozycji. Każdy strzał zmienia na bramkę. To jego dzień. Pewnie na długo zapamięta ten mecz. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela jej jeden zespół. I tak oto tracą piłkę. Ronaldo, strata. Sędzia to widział, nie przerywa gry, bo utrzymali się przy piłce. Może teraz zacentrować. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. James Maddison. Sancho ma dobrą okazję do strzału. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Nie ma gola. Tak był teraz bliski szczęścia. Dobry pomysł. Ładny placowany strzał, ale jednak obok bramki. Vardy. Cudownie teraz Vardy. Nic z tego nie wyszło. Trzeba. Pierwsza połowa spotkania już za nami. Jest 5-2. Lionel Messi gra dzisiaj koncertowo, czyli na swoim zwyczajnym, nieosiągalnym dla reszty świata poziomie. Racja, gra dziś naprawdę dobry mecz. Kiedy ma piłkę w okolicach pola karnego rywali, bramkarz zaczyna nerwowo przestępować z nogi na nogę. Nie bez powodu. Przed nami drugie 45 minut tego spotkania w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Obaj trenerzy po wyjściu z szatni co chwila dyskutują ze swoimi asystentami. Widać, że nieustannie analizują sytuację i są gotowi reagować na wydarzenia na boisku. Nieładny był ten ślizg. Może być za to kartka.
To jest jego miejsce. Leo Messi potrafi stąd zagrozić bramce. Co teraz zrobi? Odbija Neuer. Co teraz? Pellegrini. Ma trochę miejsca na skrzydle. James Maddison. I piłka w rękach bramkarza. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Mbappé. Dośrodkowanie Mbappé. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Fantastyczna centra, doskonale go znalazł w polu karnym i mamy bramkę. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Lionel Messi, ależ okazja Messiego. Jest, tak jest, gol! Świetnie, naprawdę kapitalnie to zrobili. Widzimy w powtórce, że jest to prezent dla rywali, ale na prezenty trzeba zasłużyć. Ta sytuacja będzie się dziś śniła bramkarzowi. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. No, może być groźnie. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Ronaldo. Luis Figo teraz. Będzie chyba podawał. Messi przed szansą. Jakimś cudem dobrą. Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie. Rewelacyjnie wykorzystany rzut rożny. Naprawdę miło popatrzeć na taki bramki. Widać, że ćwiczyli to na treningach. Doskonale dograna piłka. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońcy. Piłka odbija się od słupka. Wraca na boisko. Nie ma bramki. Messi. Złe podanie Messiego. Strata. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Bardi. Jest okazja do strzału. Ach, nie trafił. Niedużo teraz zabrakło. Tak, chciał pokonać bramkarza technicznym strzałem, zmieścić piłkę tuż przy słupku, ale minimalnie się przeliczył. Tolisson. Ponownie, celnie podaje. Dobre przejęcie przez Ramosa. Hakim Ziyech. Niestety, strata piłki. Pellegrini. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Neymar. Przejęli piłkę, jest szansa na kontratak. Ma piłkę, co teraz zrobi? Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Ronaldo, strata piłki. Ziyech. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Tolisso. Bardi.
W końcu mamy przebudzenie. Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Zadanie z gatunku tych ekstremalnie trudnych. Ale kto wie, nie takie powroty już widywaliśmy. Neymar. No, może teraz. Tolisso. Mogą ich teraz skontrować. Znalazł się na czystej pozycji. Ma sporo możliwości. Obrona. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Raz, dwa, trzy. Hat-trick. Czy na tym odliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. Jordi Alba. Rywal przechwytuje podanie Neymara. Ian Wright. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Bardi. Zobaczymy, co teraz zrobi. Jest okazja do dośrodkowania. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Ale to teraz zrobił Wright. Messi. Messi przed szansą. Niestety zmarnowali okazję, ale w sumie mogą sobie na to pozwolić, bo przecież prowadzą. Ziyech. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Tolisso. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Jest miejsce, żeby dośrodkować. I Puyol oddala niebezpieczeństwo. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Do końca spotkania pozostała minuta, chyba że arbiter coś doliczy. I tak oto tracą piłkę. Promes. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. No, ładnie teraz odczytał. Gwizdek i koniec meczu. A jaki twoim zdaniem mecz rozegrał dzisiaj Messi?